dla tych, co z Jastrzębia. Znowu jestem na Zofiówce. No i jak w domu. No to moi mili, wjeżdżamy do gminy Połaniec, do centrum miasta jeszcze 6 km, ale musiałem napić się wody, więc się zatrzymałem. I to dobry moment, żeby powiedzieć wam, co też udało mi się wyczytać we źródle wszechwiedzy, czyli Wikipedii, na temat miasta Połaniec. Otóż niewiele. Miasto jest bardzo stare. Coś tam mówią nawet o XI wieku. Natomiast w swojej historii, ja odniosłem takie wrażenie, czytając to, co Wikipedia mi przekazała, że w swojej historii to głównie żyło od pożaru do pożaru, od powodzi do powodzi, od powodzi do pożaru i od pożaru do powodzi. Ciągle było rujnowane, najeżdżane przez Tatarów, palone, zalewane powodziami dwóch rzek, Czarnej i Wisły, które zbiegają się niedaleko Połańca. W związku z tym miasto to nigdy nie zdołało się rozwinąć na miarę swoich możliwości. W pewnym momencie, czytając ten opis Wikipedii, pomyślałem, że mieszkańcy, to oczywiście jest żart, dosyć okrutny, ale jednak żart, że mieszkańcy znaleźli sobie sposób na unikanie podatków, ponieważ po każdej takiej katastrofie, po każdym pożarze, kolejni królowie zwalniali Połaniec z płacenia podatków na rzecz króla. No to jak powiedziałem, miasto to tak sobie istniało, ciągle próbowało się podźwignąć, jest ułożone w bardzo ciekawym, dobrym strategicznie miejscu, natomiast tak jak mówię, no nigdy nie udało mu się osiągnąć jakiejś spektakularnej wielkości czy bogactwa. Natomiast słynne jest z tego, że był tutaj Tadeusz Kościuszko ze swoimi wojskami i tutaj właśnie wydał jakiś ważny dokument, który nadawał obywatelstwo i wiele praw chłopom. No trochę późno, ale dobrze, że w ogóle. A więc w mieście nie ma zbyt wiele zabytków, natomiast jest kopiec usypany w celu uczczenia pamięci Tadeusza Kościuszki przez mieszkańców w okresie międzywojennym. Miasto utraciło swoje prawa, o ile dobrze pamiętam, prawa miejskie po rozbiorach. No a teraz jest miastem i mam nadzieję, że jest wart tego, by chwilkę w nim pobyć. A na pewno ma stację benzynową, więc będzie można napić się kawy. To na razie tyle. Pedałuję 6 km do centrum Połańca, po drodze mając jeszcze do zobaczenia jakiś dwór i spichlerz. Zobaczymy, czy są ciekawe. To na razie tyle, moi kochani. Dla tych, co chcieliby iść moje ślady na rowerach, informacja, moi drodzy, Połaniec leży na góreczce. Góreczce, którą trzeba zdobyć w przewyższeniu około 40-60 metrów według mapy na odcinku 1 km, więc dość stromy podjazd. Na maksymalnym wspomaganiu, w końcu użyłem baterii, na maksymalnym wspomaganiu dałem radę wyjechać, ale powiem wam, że ogień w udach, ogień w głowie i ogień z tego wam nie powiem. Witam, kochani, ze stacji BP w Połańcu. Po burzy, troszkę obeschło. No niestety nigdzie daleko już dzisiaj nie ujadę, ponieważ zbliża się 17. Burza, schnięcie, ładowanie baterii, które postanowiłem przy okazji zrobić, skoro i tak mnie zatrzymało. Na rondzie trzeci zjazd. Zabrało trochę czasu. W związku z tym, tutaj gdzieś w Połańcu, myślę, że nad rzeką Czarną, stanie dzisiaj moja wioska. A jadę teraz do właściwie jedynej chyba atrakcji w Połańcu,
czyli kopca Kościuszki. No, nie jest to jakiś stary, prehistoryczny kurhan. Wdzięczni mieszkańcy usypali ten kopiec, o ile dobrze pamiętam, w 1933 roku. Natomiast jest, a ponieważ i tak już dzisiaj nie wyjadę z Połańca zbyt daleko, więc postanowiłem go zobaczyć. Z bardzo długiej historii tego miasta. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie zostało praktycznie nic. Wielokrotne najazdy, pożary, powodzie kompletnie wyczyściły to miasto z zabytków. Nawet w czasach współczesnych, kiedy bodajże wtedy, kiedy była powódź tysiąclecia, a więc w 90-tych latach, Połaniec też został zalany. Po najstarszych zabytkach zostały tutaj kamienie pamiątkowe. Jeżeli je odnajdę, to je wam pokażę. Jest tu jakiś kamień, który stoi w miejscu, gdzie stał jakiś bardzo stary kościół. Oczywiście kościoła już nie ma. Został kamień. I jest jakiś kamień pamiątkowy w miejscu, gdzie w XII wieku bodajże było grodzisko, jak rozumiem, to był wówczas Połaniec. Jest to u zbiegu Wisły i Rzeki Czarnej, w miejscu, do którego dojazdu nie pokazuje mi Google. Cały czas uparcie twierdzi, że trzeba tam spory kawał iść piechotą. Zobaczymy, jak to będzie z bliska. No ale tyle tutaj tylko da się zobaczyć, ewentualnie wam pokazać. Miasto jest ładne, ale nie wiem, czy widzicie, po prawej stronie mamy spory park, z tego z jakimś pomnikiem. Kościuszki oczywiście, tak jest. A więc jak gdyby historia miasta koncentruje się na wydarzeniu z czasów insurekcji kościuszkowskiej. Mimo to, że historia miasta jest bardzo, bardzo długa. Dobrze, jedziemy teraz do kopca. Nie będę przedłużał nagrania. Kiedy będę na miejscu, to się odezwę. Zjedźcie z ronda. Za 300 metrów. No więc poszukuję w dalszym ciągu kamieni pamiątkowych i kopca. Chyba uda mi się podjechać. Natomiast dostrzegłem taką oto panoramę. Jak powiedziałem chyba wcześniej, podjeżdżając pod górę, Połaniec jest na takim wzniesieniu. Tam widać elektrownię w Połańcu, też jest słynna, bo ma chyba największy blok energetyczny opalany biomasą. Nie wiem, czy w Polsce, czy w Europie, ale jeden jest, gdzieś jest największy. Na pewno w Polsce. Kochani, piękna panorama z górki połanieckiej, tak ją nazwę. Tam w dole z tego miejsca nie widać, ale tam płynie właśnie rzeka Czarna do Wisły. Wisła jest gdzieś tam. No i tam będziemy sobie jechać. Tam są ładne łąki. Jeśli to jest gdzieś nad tą rzeką, to tam pewnie będę gdzieś spał. Dobra, jedziemy dalej. Docencie moi kochani, tak wygląda droga do kamienia świętego Mikołaja. Nie wiem, czy jest cały czas pod górkę, czy tylko taki początek. Jechać to się tędy nie da, ale spróbuję mimo wszystko tam dotrzeć. Jak ja się dla was poświęcam, ostro pod górę. No ale nic, z powrotem będzie dało się chyba zjechać. Zobaczymy, czy zmieszczę się z dobytkiem między tymi słupkami. O, na styk. No i pchamy, moi drodzy, żeby zobaczyć kamień. Dobra, nie będziecie słuchać mojego sapania. Dotarłem, moi kochani. Oto ten kamień, ku któremu z taką determinacją się wspinałem.
Zaraz wam przeczytam tabliczkę. Ona nawet nie mówi, jak stary tutaj stał kościół. Natomiast wspomina o Tadeuszu Kościuszce, bo to właśnie tutaj w baraku, przy kaplicy, która tutaj kiedyś stała, został podpisany ten uniwersał połaniecki, który czynił z chłopów polskich obywateli. Oto ta tabliczka. Gdyby było niewyraźnie, wam przeczytam. Miejsce starej kaplicy świętego Mikołaja. Obok niej na zachód stał barak, w którym podczas obozowania wojsk powstańczych Tadeusza Kościuszki zasiadała Rada Powstańcza. Tu 7 maja 1794 roku został napisany i podpisany uniwersał połaniecki. Tyle. Widoczki, bo to znowu górka jest. Widoczki są ładne. Tam już, kochani, jest rzeka Czarna. Tam gdzieś jeszcze u zbiegu Czarnej i Wisły jest kolejny kamień. Nie wiem, czy do niego dotrę, zobaczymy. Będę się starał oczywiście. Teraz spróbujemy dotrzeć do kopca Kościuszki od drugiej strony niż za pierwszym razem. Może to się uda. To tyle, kochani. Ostatni rzut oka na kamień. Jest tego wart. Naprawdę się zdyszałem. Z powrotem spróbuję zjeżdżać, aczkolwiek to będzie very difficulty, jak mówią polscy Amerykanie. Ale wolę to niż pchać. No dobrze, to tyle. Nie, moi kochani, to nie jest kopiec Kościuszki, ani dwukopiec Kościuszków. To będą pewnie budować ścieżkę, która tam była zamknięta. A tu będzie kopiec Kościuszki. O, tam jest. Natomiast zatrzymałem się poniżej, ponieważ są tutaj dwa kamory kolejne, które coś mówią. Zobaczymy, co mówią. Na razie spójrzcie na kopiec Kościuszki z oddali. Ja postaram się tam mimo wszystko podjechać, a teraz z oddali i zobaczmy, co mówią kamory. Kamor 1 mówi, że w dniach 25 i 26 września 1606 roku król Zygmunt III Waza i hetman Stanisław Potocki obozowali z wojskiem na polach wsi Winnica w pościgu za wojskami Rokoszan Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiła. Nie wiem, czy tu obozowali, no ale kiedyś obozowali i jest tablica. Na drugim kamorze jest napisane, że w dniach 5 i 7 lipca 1657 roku Stefan Czarnecki w pościgu za wojskami Jerzego Rakoczego, księcia Siedmiogrodu, założył na wzgórzu nad Wisłą Winnica obóz warowny i wydał tu uniwersał do ludności ziemi przemyskiej. Tyle kamory. No to wspinamy się pod kopiec. No to jedziemy pod kopiec. O. Tak, tak, oczywiście ze wspomaganiem. O. Tu zaparkujemy. W drugą stronę będzie łatwiej. Mam nadzieję, że to się nie stoczy. Ok. Tak więc, moi kochani, to jest kopiec Kościuszki. Nie jest stary. Z tego, co przeczytałem, to w 33 roku go, XX wieku oczywiście, go usypano. Czytamy, co mówią kamory. Tu 7 maja 1794 roku w obecności Tadeusza Kościuszki i wojska ogłoszono wszemi wobec uniwersał połaniecki, że odtąd chłopi są, przepraszam, pod opieką prawa, że są wolni i tak dalej. Odtąd miejsce to stało się kultem i symbolem dążeń społecznych i narodowych w Polsce. A drugi kamor –
7 maj 1964, w 170. rocznicę ogłoszenia słynnego uniwersału połańskiego Połańczanie. Oczywiście nie kopiec usypali, a ten kamor postawili. Dobrze, to ja wejdę na górę, zobaczymy co tam jest. Trochę to potrwa, schody mnie męczą. Już widzę, że będzie kolejny kamor. Jest krzyż. Na kamorze jest napis Tadeusz Kościuszko, to już widzę. I ten napis jest taki starszy. Zobaczymy, może będzie napisane, jak długo ten kamień tu leży. O. No data jest 7 maja 1794, ale to raczej jest mało prawdopodobne, żeby on tutaj tyle leżał, bo tego kopca tu wówczas nie było. Jest krzyż. Wygląda tak. I widok z kopca wygląda tak. Tam stoi mój wehikuł. Kto będzie oglądał na dużym ekranie, ten zapewne dostrzeże. No dobrze, kochani. Połaniec właściwie zdobyty. Ten kopiec to była najbardziej znany obiekt w Połańcu. I taki obowiązkowy, jeżeli tutaj się już jest. Natomiast ja spróbuję jeszcze znaleźć jeden kamień, który leży z biegu rzeki Czarnej i Wisły. Kamień, który upamiętnia miejsce, w którym było stare grodzisko. Stary połaniec leżał tam, XII-wieczny, może nawet starszy. Z tego, co wyczytałem, jest tam tylko ten kamień i prawdopodobnie nie da się tam dojechać rowerem. Wszędzie mapa pokazuje, że trzeba spory kawałek dojść piechotą, ale tam w tym miejscu są tereny zielone i myślę, że udam się tam, ponieważ być może tam znajdę po prostu noclegowisko u zbiegu dwóch rzek. Powodzi nie zapowiadają. Będzie dobrze. To tyle z kopca Kościuszki. Kolejna przeprawa promowa przez Wisłę, moi kochani. A prom jest aktualnie po przeciwnej stronie. Przepraszam, promu nie ma w ogóle. O, a to ciekawostka. Są tam samochody, to jakby czekały na prom, ale promu nie widzę. Zobaczcie, jak szeroka tu już jest Wisła. Kawał rzeki. Tu jakieś bystrza się porobiły. Ja nie wiem, czy to widać. Słuchajcie, ja zmienię kamerę, spróbuję zrobić zbliżenie, ale gdzie jest prom? Jeszcze zejdę tam. Coś mi się wydaje, że chyba nie ma promu. Zostały wybetonowane podjazdy. Zobaczcie, jak tam woda się burzy. Jakie są bystrza. Ja wezmę tablet, spróbuję to przybliżyć tabletem. Są tam samochody, no ale promu nie widzę. Ok. Patrzcie na to. Wow. No to już jest kawał rzeki, kochani. Na drugą stronę jest 150-200 metrów. Kawał rzeczyska, malownicze chmury, piękne odbicia w wodzie. I szumi, nie wiem czy słyszycie, to bystrze tam hałasuje. Jak widać, ludzie przyjeżdżają tu w nadziei na prom, ale go nie ma. Może się dowiemy. Pan jest stąd? A, w okolicy. I zlikwidowali tą przeprawę tutaj? Stworzyli most, to zlikwidowali przeprawę. Aha. Teraz mam łódki sobie zwodują. Byłem właśnie ciekawy, mówię, bo znaki wszędzie są. Co prawda ja się nie zamierzałem przeprawiać, chciałem tylko zobaczyć.
Ale widzę, że tam się jakaś płcizna zrobiła. No bo pewnie jak już nie pogłębiają koryta, bo już to się namuliło i tak zostało. Aha. Czyli dowiedzieliśmy się, dlaczego nie ma promu. Kochani, znalazłem taki kamień, ale to chyba jeszcze nie jest ten kamień, którego szukałem, aczkolwiek jest na nim ta informacja, której szukam, ponieważ mapa pokazuje, że tamten kamień jest gdzieś tam, na końcu tej drogi. Natomiast tu też jest kamień, na którym jest napisane Połaniec w XI-XIV wieku zwany Ongich Polanecz. Położony był nad Wisłą. Gród warowny kasztelani połanieckiej leżał w widłach rzeki Czarnej i Wisły, a gród otwarty, targowy na Górze Winnej i na nizinie, obecnie koryto Wisły. Tablicę wmurowano 7 maja 2005 roku. Czyli mamy tą samą informację, natomiast tamten kamień ma leżeć w miejscu, gdzie był ten gród otwarty na Górze Winnej. To nie ten. Ten gród warowny, ta kasztelania, ona powinna być gdzieś tam. Ja zaraz tam pojadę i tam prawdopodobnie będę szukał łąki na nocleg, ponieważ to jest całkowite odludzie. Tutaj tą dróżką ponoć się... To znaczy ja ją znalazłem na mapie, Google nią nie prowadzi, zobaczymy czy da się nią dojechać. Ale według map zdjęcia satelitarnego powinno się dać, więc zobaczymy. Jedziemy. A więc znalazłem, moi drodzy, dotarłem do miejsca ostatniego już, które dostrzegłem na mapach i opisach Połańca jako warte odwiedzenia. Tak jak wam mówiłem, no nie ma tu śladu, są to tylko głazy. Jak widzicie, dookoła jest totalne pustkowie. Tu już jest wał przeciwpowodziowy rzeki Czarna. Na pewno przeczytaliście już, ale wam przeczytam. Na tym niewielkim wzniesieniu zwanym Okopem, po obydwu stronach wału od połowy XI wieku do połowy XIII wieku funkcjonowało grodzisko kasztelani połanieckiej, a więc zajmowało ono cały ten teren. Wał został postawiony później. Ja wyczytałem jeszcze w Wikipedii, że w czasie budowy elektrowni, która jest tam po drugiej stronie rzeki, odkryto właśnie resztki tych osad w wyniku prac budowlanych, prawdopodobnie przekopywano ziemię i znaleziono właśnie te. Ja wchodzę na wał, ponieważ po drugiej stronie wału będę szukał dzisiaj noclegu. Piękna koniczynka, cudna, zaraz sobie zjemy jedną, bardzo lubię, słodka, polecam wszystkim kwiatki koniczynki. Ha! No tak. Ale zjechać moim wehikułem to ja tam nie zjadę. A więc chcąc, nie chcąc, wy pewnie nie dostrzeżecie, ale ja widzę tam w tle rzekę. Natomiast teren jest bardzo, bardzo porośnięty i niestety niedostępny. Więc czeka mnie szukanie innego miejsca na nocleg. No to na razie tyle.